20 i 21 września odbywał się w Policach 25. jubileuszowy turniej imienia Mariana Gajewskiego w tenisie stołowym. W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji rywalizowali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich, a także seniorzy i seniorki. Cieszymy się, że doczekaliśmy się tego jubileuszu. Jesteśmy dumni, że przez tyle lat TKKF Tytan jest organizatorem tego turnieju. Jest to jeden chyba z największych turniejów takich amatorskich w województwie zachodniopomorskim. Można powiedzieć i stwierdzić właściwie, że przez tyle lat w kategoriach młodzieżowych przewinęło się tutaj, można to już powiedzieć, w tysiącach. Tysiące młodych tenisistów przez 25 lat przewinęło się. Pierwszego dnia w ping-ponga ryzowali młodzieżowcy. Pojawili się adepci tenisa stołowego z całego województwa zachodniopomorskiego. Nagrody wręczono w różnych kategoriach wiekowych – uczniom klas szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Drugiego dnia swoje umiejętności zaprezentowali dorośli. Było ich 40, również z całego województwa. Zwycięzcy poszczególnych kategorii to Bartosz Dobrowolański w kategorii do 35 lat, Andrzej Wojtasik w kategorii od 36 do 50 lat, Mirosław Dobrzański w kategorii 51-60 lat i Janusz Żukowski w kategorii powyżej 60 lat. W kategorii kobiet zwyciężyła Martyna Moskwa. Odbyły się także drużynowe 12 mistrzostwa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police. Wygrała drużyna jednostki biznesowej Nitro Nawozy. Turniej imienia Mariana Gajewskiego sprawia, że w tenisa stołowego gra coraz więcej osób. Dzięki turniejowi imienia Mariana Gajewskiego powstała w Policach sekcja tenisa stołowego, która jest na poziomie drugiej ligi zarówno mężczyzn, jak i dziewcząt. Dziewczyny w tym sezonie mają szansę wejść nawet do pierwszej ligi. To te turnieje przyciągnęły wiele młodzieży, która do tej pory trenuje u nas, nie tylko na tej hali przy ulicy Siedleckiej, ale także w szkole podstawowej numer 8. Turniej już na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych w gminie Police. Wcześniej rywalizacja odbywała się w szkole podstawowej numer 8. Teraz tenisiści rywalizują w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach.